Witajcie na kanale Czarny Sport w drugim odcinku z serii Historyczne składy drużyn. Tym razem postaram się ułożyć historyczny, najlepszy skład drużyny Stali Gorzów. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. Na początku jeszcze powiem, że nie było łatwo ułożyć ten skład. Sam na pewno bym nie dał rady, dlatego konsultowałem się z dwoma kibicami gorzowskiej Stali. Nie przedłużam, zaczynamy. Numer 1 w naszym składzie otrzymała legenda stalowców, czyli Edward Jancarz. W polskiej lidze reprezentował tylko barwy Gorzowa od 1965 do 1986 roku. Jest brązowym medalistą indywidualnych Mistrzostw Świata z roku 1968. Do tego ma w dorobku wiele medali na arenie międzynarodowej, jak i na własnym ogródku. Jest na przykład dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery w 1986 roku często nadużywał alkoholu. Zmarł 11 stycznia 1992 roku podczas kłótni domowej. Został zabity nożem przez swoją drugą żonę Katarzynę. Stadion Stali Gorzów jest nazwany właśnie jego imieniem. Kolejna pozycja, o którą biło się aż trzech zawodników: Jerzy Rębas, Ryszard Franczyszyn oraz Bogusław Nowak. Nie potrafiłem stwierdzić, który będzie pasował najbardziej. Spytałem się paru kibiców Stali, ale nikt nie dał mi znaczącej odpowiedzi, dlatego postanowiłem zakręcić kołem i wylosować. I tak, pod numerem drugim w naszym składzie znalazł się pan Bogusław Nowak. W Stali Gorzów przejeździł 16 sezonów, zdobył z nią aż 12 medali drużynowych Mistrzostw Polski, w tym aż 6 złotych. Jego największym sukcesem było zdobycie wicemistrzostwa świata w 1977 roku we Wrocławiu. W tym samym roku został indywidualnym mistrzem Polski w Gorzowie oraz wygrał Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie. Jego bogatą karierę zakończył fatalny wypadek z roku 1988, kiedy to podczas finału Mistrzostw Polski par klubowych Nowak doznał złamania kręgosłupa. Do żużla wrócił jako trener, szkoląc młodych adeptów Tarnowskiej Unii. Do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Trójkę w naszym składzie otrzymał pan Zenon Plech. Nosił pseudonim Super Zenon. W Gorzowie startował w latach 70. Ma dwa krążki indywidualnych Mistrzostw Świata. Jeden brązowy z roku 73. oraz jeden srebrny z 79. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata, choć nigdy tego złotego krążka nie wygrał. Jest pięciokrotnym mistrzem Polski. 72, 74, 79, 84 i 85 roku. Trzykrotnie zdobywał złoty kask. Po zakończeniu kariery Zenon próbował swojej siły jako trener Wybrzeża Gdańsk, Stali Gorzów oraz WTS-u Wrocław. W 2018 roku został włączony do Galerii Sławy Żużlowej. Numer 4 na naszej liście zajął pan Piotr Paluch. Swój macierzysty klub, czyli gorzowską Stal, reprezentował przez 21 sezonów. Dopiero po tym czasie zamienił Stal na drugoligowy Start Gniezno. Większość sukcesów Piotra to zwycięstwa drużynowe, chociaż nieraz potrafił wyprzedzać największe gwiazdy światowego speedwaya, takie jak Tony Rickardson czy Tomasz Golob. 21 sezonów. Bez wątpienia to ktoś, kogo kibice Stali zapamiętają na długo. Następnego zawodnika przedstawiać nie trzeba. Tomasz Golob w Stali Gorzów startował od 2008 do 2012 roku. To właśnie w trzecim sezonie jazdy w Stali Chudy sięgnął po indywidualne Mistrzostwo Świata. Tomek ma 17 medali Mistrzostw Świata, z czego 7 złotych. Jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii. Dalszy komentarz jest chyba zbędny. Po prostu legenda. Numer 6 na naszej liście zajmuje nie kto inny jak słynny KK, czyli Krzysztof Kacprzak, startujący w Stali od 2012 roku. Jego największym osiągnięciem jest wicemistrzostwo świata z roku 2014. KK do czasów pandemii startował regularnie w lidze angielskiej oraz szwedzkiej. Jest wielokrotnym medalistą drużynowego Pucharu Świata, pięciokrotnie wygrywając tą imprezę. Do tego ma złoto w indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów oraz indywidualnych Mistrzostw Europy. A tak ładnie podsumowując, 30 lipca 2007 roku prezydent Lech Kaczyński za osiągnięcia w sporcie żużlowym odznaczył Krzysztofa Kacprzaka Złotym Krzyżem Zasługi. Oczywiście życzymy Kacprzakowi samych trójek i zero kontuzji. No i numer 7. Gdybym tego zawodnika tutaj nie umieścił, to fani Czarnego Sportu skrytykowaliby mnie w komentarzach i dobrze by zrobili. Pod siódemką mistrz świata z 2019 roku Bartosz Zmarzlik. Ani razu w Polsce nie zmienił jeszcze przynależności klubowej. Jest 13-krotnym medalistą Mistrzostw Świata. Przy jego nazwisku zazwyczaj świeci się kolor złoty, bo takie medale zazwyczaj Bartek zdobywa. Pozostałe tytuły Zmarzlika to indywidualny mistrz świata juniorów z 2015 roku, indywidualny mistrz Europy juniorów z 2012, dwukrotny drużynowy mistrz świata 2016 i 2017, czterokrotny drużynowy mistrz świata juniorów oraz dwukrotny drużynowy mistrz Europy juniorów. Ten młody wciąż zawodnik ma dopiero 25 lat. Nazywany jest pseudonimem F16. Niewykluczone, że kiedyś w swoich statystykach pobije legendę, czyli Tomasza Koloba. Bartkowi pozostaje liczyć powodzenia w lidze oraz Speedway Grand Prix.
No i na koniec powinien być pokazany trener wszechczasów Stali Gorzów. Jednak nie mogłem tego zrobić. Kandydatów było zbyt wiele. Ale to zostawiam wam. Napiszcie w komentarzu, kto według was jest najlepszym trenerem w historii Stali Gorzów. Ja też nie jestem jakimś wielkim ekspertem, więc według mnie na przykład będzie to Stanisław Chomski, ale tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu. Na specjalne wyróżnienie zasługują pan Jerzy Rembas oraz Ryszard Franczyszyn, którzy w tym składzie się nie zmieścili. No i to by było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!